pasieka księga ta Józefa. Nie było okazji, żeby wam pokazać. Nie podchodzę bliżej, no bo wiadomo, żeby nie drażnić pszczółek. No i rozmawiałem przed chwilą, jest szansa, że mi odstąpi malutki słoiczek. No, księdza ta pasieka we Wrzawach i tam jeszcze w dwóch miejscowościach jest znana. Ksiądz robi lecznicze, że tak powiem, no, eliksiry miodowe, coś w tym sensie, że ludzie znają i przyjeżdżają z daleka nawet. Nie wiem, gdzie to rozprowadza, w jaki sposób, no ale jest tak, jak jest. Teraz podejdę do namiotu, jest zamknięty, ale żebyście Państwo mogli sobie zobaczyć, tu jest podłożona plandeka pod salon, gdzie ja śpię, niezależnie, chociaż tam jest, szczelne, jak to się mówi. Nazwa tegoż namiotu jest taka, ale powiem tak, że mnie osobiście i na przyszłość to się nie podoba. Za dużo jest miejsca, jak gdyby. No, jak cztery osoby jadą, to jest fajnie wszystko. Jakieś zasaranie zdrowia, muszę to wyczyścić, bo później do złożenia to będzie kiepsko. I taki namiot jak ten, ale bez tej jednej, powiedzmy, żeby była komora. Są tam sprzedaży, to taki namiot ma chyba powierzchnię, ten krużganek, no ganeczek w środku, 5 czy 6 metrów kwadratowych, no to jest dużo i plus sypialna, że tak powiem. I to jest bardzo fajne, to kosztuje 590, no 600 zł. Natomiast taki też sam, tylko że chyba troszkę mniej, niższy w ogóle. Słuchajcie Państwo, no niższy, bo ma metr chyba 40 czy 50, trochę kiepsko to jest. A kosztuje 400 chyba tam coś z groszem. No ale kurczę, wieczone, musisz wszystko na siedząco praktycznie. Dla osoby tak jak ja mam 1,88 m, no to jest trochę za delikatnie. No muszę przemyśleć to. To znaczy z tej firmy, żeby kupić może jakieś namioty. Inne są chińskie, bo to wiadomo, że to wszystko chińskie jest. Może by taki jakiś znalazł, gdzie by było właśnie. Chociaż nawet 1,70 m to już jest dużo. No i nieduże pieniądze, no bo w sumie wywalić to nie ma problemu. No. Tak to wygląda, kochani. Moja antenka nadawczo-odbiorcza z pasma 145 MHz. Trzy łączności zrobiłem takie ala lokalne i więcej się nikt nie odzywa. Krótkofalarstwo zaczyna padać po prostu, widzę. Także to tak jest. A tu jakaś graciarnia, no powiedzmy. Także ładnie to wygląda, prywania w tej chwili, tak, w tej poświacie słonecznej. Także to tak mniej więcej. Jutro planuję, jeżeli do południa jutro deszcz nie spadnie, to zwijam się i po prostu jadę do kierunek domu. No niestety, bo w sobotę trzeba zdać to. W domu jeszcze wytrzeć coś tego i tyle. Pozdrawiam serdecznie, do następnego filmu. Skromnie i tak jak mówiłem, już się nauczyłem z komórki wysyłać, tylko że to idzie bardzo jak krew z nosa dosłownie. Dużo trzeba czekać, zanim skoczy na YouTube. No ale dobre i to. Wszystkiego najlepszego, pozdrawiam.